dlaczego Mateusz Kaniowski aż tak no ja sobie pomyślałem o tym Kaniowskim, że ja mam na niego tyle asów w rękawie, że mógłbym mu zniszczyć tą kurwa karierę, nie? Ale pomyślałem, przecież ja nie chcę z nim kontaktu. I po co ja mam marnować czas, żeby komuś kurwa uprzykrzyć, nie? Po co? Przecież mi szkoda czasu. Ja jestem skupiony, sfokusowany na swoim sukcesie. Jestem trochę egoistą, ale jestem też... Mam właśnie te wąskie grono i dla nich mam czas. I umiem poświęcić. Ale... A tutaj nie będę marnował czasu, żeby obnażyć jego tą fałszywą kurwa twarz, którą na Instagramie tworzy i w mediach. Okej. Ja mogę tylko taką jedną, bo wiadomo, będą dopytywać i tak dalej. Nasza znajomość głównie się zakończyła właśnie po tej zmianie. O to mi chodzi. Też. Mi nie zależy na tym, żebyś powiedział mi zaraz jakieś brudy. Nie, nie na będę, Mateusza, bo ja taki jestem, nie jestem dżentelmenem, ale tu się w miarę, chociaż wiesz, jak mnie wkurwi, to nie mam problemu z tym, nie? Okay. On też to wie. Ale ostatnio też mi się nie podobało kilka rzeczy z jego... Dobra, ale to inaczej. Się cieszyłem, że jakby już to mam zakończone z nim, jak widziałem, jak tam się lansuje na ZUS-ie, a znam... A, no, szkoda gadać, jakim jest Mateusz, ale wtedy się cieszyłem, że zakończyła się po mojej walce z Eltostem. Jak leżałem w gipsie, on przyszedł do hotelu naćpany i coś tam pierdolił głupoty. No to jest poważne oskarżenie. A ja leżałem w gipsie dopiero co z soru. A już tak jak byliśmy kiedyś w Bułgarii, to ja mu, jak wracaliśmy, to ja mu powiedziałem, Mateusz ma ogólnie dużo kompleksów, ale ja nie będę o nich mówił na razie. Bo ja mu, jak wracaliśmy z tej Bułgarii, powiedziałem, Mati, niby wtedy jakby się poznawaliśmy i pojechaliśmy na wakacje, żeby się poznać bardziej. Ja mówię, Mati, kurwa, wiesz, pojechaliśmy niby, żeby się lepiej poznać, a ja cię widziałem w tej Bułgarii tylko wtedy, kiedy chciałeś, żebym cię, kurwa, oznaczył na Instastory. Tak podsumowując, kumaci zrozumieją, o co chodzi, nie? Że naprawdę, tylko go wtedy widziałem. I... Czyli podsumowując, no, według ciebie Mateusz idzie po fame bardziej niż po jakąś... Nie wiem, jakie. On jest na pewno zagubiony, ale ja mu to jakby nie mam te... Cieszę się, że zakończyłem z nim, mu ostatnio jak podszedł tam się podlizywać na ostatniej konferencji, to powiedziałem, że idź Mati w swoją stronę. A, bo on zaczął mnie przepraszać za tą sytuację właśnie w hotelu, że ja leżałem w gipsie i tak dalej, a potem mówi swoje wersje. Ja mówię, kurwa, ty, no to niby chcesz wyjaśnić, niby przepraszasz za to, za to, za to, a potem ma swoje wersje. Ja mówię, Mati, my się nie dogadamy, lepiej będzie, jak nie będziemy rozmawiać, bo skoro ja mam jakby swoją wersję, on ma swoją wersję, to bez sensu po prostu. To nie dojdziemy do konsensusu, więc bez sensu jest po prostu nasz dialog, nie? Kurde, powiem ci, że w dzisiejszym cage'u ta lista chyba znowu się wydłużyła. Znaczy, ludzie po prostu, mówię, kompleks mają Don Cassio, no tyle zawodowców, co mnie wyzywa, to ja też, wiesz, no, ja nie jestem zawodowcem i nigdy nie będę, ale wiesz, no, oni wiedzą, powiedzmy sobie szczerze, jak któryś z zawodowców, chociaż który mnie wyzywa, by miał jaja powiedzieć, że kurwa idzie tam po hajs, bo wie, że z Don Cassio, tak jak mój trener Marek Chrobak czasem mówi, właśnie żartuje na sali, mówi, kurwa, z Cassiuszem to się opłaca nawet w pierdol dostać, bo i tak dostaniesz trzech życia. Więc wiesz, a trzecim dziennikarzem, któremu nie udzielam, to jest Fight Sportu. Ten Tomek. Starszy pan, tak. Tomek, tak? No bo zmanipulował wywiad jeden, nie?